trzy. Tak jest! I wolniuteńko ruszamy, oklaskujemy największą paradę rowerową na świecie, która towarzyszy przy 75. Tour de Pologne. Pamiętajcie, nie ścigamy się, wolniuteńko paradujemy ulicami Zabrza. Piękna kolejna grupa, która dzisiaj tutaj zameldowała się do największej parady rowerowej na świecie. Kolega miał pecha, niestety na samym starcie kapeć mu się przytrafił, ciężko mu będzie jechać, to prosimy cię bardzo, nie przejmuj się, nic się nie stało, brawo dla ciebie, chciałeś, będzie jeszcze okazja, zejdź sobie z rowerka, tak będzie lepiej. Trzy, dwa, jeden i dokładnie w tym momencie pan Jan Pawluk, wiceprezydent Zabrza, dał sygnał do startu kategorii młodziczka. Ona już na trasie, dwa okrążenia. Czekamy na to rozstrzygnięcie, Radziu, i czekamy na kolejne. Dobre. No i ta grupa spokojnie w tym momencie w całym komplecie będzie przejeżdżała tą pierwszą rundę. I teraz tylko, czy któraś z nich ma jakiś plan, aby zaatakować na tym, może drugim okrążeniu? Czy będzie ponownie jak w ostatnich dwóch dniach i w Krakowie, i w Katowicach, że będzie finisz tutaj z całej grupy? Brawo dla dziewczyn! Możemy tutaj stukać te bandy, a one już teraz tutaj wiedzą, że ostatnie okrążenie jest przed nimi. Ostatnie 6200 metrów. Tutaj na pewno gdzieś będą się pojawiały te, które tego tempa narzuconego nie wytrzymują, ale pamiętajmy, że tutaj mamy jeszcze również open kategorię Żakę, więc może być taka sytuacja, że któraś tam z dziewczyn będzie troszkę odstawała, ale tak jak tutaj powiedziałem. A Państwo niech też przygotują swoje dłonie, nagrodźmy brawami, bo one oczywiście dzisiaj tutaj w Zabrzu są na tym trzecim, ostatnim etapie i zobaczmy, bo już teraz ruszyły mocniej, która dzisiaj będzie najwyżej, jeśli chodzi o kategorię młodziczek. 426, a więc kolejne zwycięstwo, proszę Państwa, tej, która również wczoraj była numerem 1. Milena Jędrzejak, Wiktoria Jarocin. Wczoraj najszybsza w Katowicach na finiszu i dzisiaj również najszybsza. Miejsce drugie. 3, 2, 1. Panowie, w szerokości, w komplecie, abyście oczywiście byli na linii mety. Żegnamy Was dużymi brawami i oczekujemy tutaj już na linii mety. I oczywiście nasze samochody, które mkną też za tym peletonem. Ale oni już potrafią rozkręcać te swoje rowery. Choć teraz bardzo spokojnie przejeżdżają, przejadą przed nami. Ależ to fantastycznie wygląda. Pozdrówmy ich brawami. Pozdrówmy ich dużymi brawami. Najmocniej z numerem 65 wysunięty Dawid Wika Czarnowski, reprezentant klubu Mróz Jedynka Kórnik. No i przypominamy o limicie czasowym, docierają teraz tutaj i będzie jeszcze jedno okrążenie. Jeszcze 6200 metrów będzie przed nimi. Troszkę spokoju zauważyłem w tym momencie. Co tam w ich głowach się rodzi? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na ostatnim okrążeniu. Panowie, dzwonek przed wami, a oni ruszają i wy też dajcie sygnał, że jesteście z nimi. Ale zobaczmy, kto najszybszy. 56, tak jak mówiłem, a więc trzeci sprint wygrany przez tego zawodnika. A tutaj, proszę Państwa, w tym momencie było prawie pod 50 km na godzinę. Oni też wiedzą dokładnie, oni już trenują, jak wykręcić te ostatnie metry, jakie przełożyć to przełożenie, aby tam jak najmocniej rozkręcić ten rower. Miejmy tylko nadzieję, że tam wszystko w porządku będzie z tymi, którzy upadli, ale widzieliśmy, to było bardzo ciasno, wszystko było bardzo, bardzo ciasno.